Panie Patryku, pan poddał się operacji plastycznej. Tak, poddałem się 7 operacjom plastycznym. 7 operacji? 7, tak. Kiedy była pierwsza? Pierwsza była w marcu 2003 roku, to była korekcja wrodzonego zniekształcenia małżowin uszny. Czyli uszy miał pan po prostu niefajne. Tak, uszy były bardzo odstające i troszkę odbiegały kształtem od normy, bo były takie bardzo płaskie. Przezywano mnie gremlin z tego powodu, miałem ogromne problemy w szkole, byłem bardzo zakompleksiony. Często też opuszczałem zajęcia lekcyjne, bo byłem przedrzeźniany i prześladowany przez uczniów. Ale nie było żadnej reakcji, nie wiem, ze strony nauczycieli, otoczenia? Nauczyciele bardzo mnie chronili i wspierali, bo byłem bardzo dobrym uczniem i no, karcili troszkę tych uczniów, aczkolwiek uczniowie dyskryminowali mnie przez całą twarz, ponieważ urodziłem się z wrodzoną genetyczną wadą układu szczękowo-twarzowego. Krajowy konsultant z chirurgii szczękowo-twarzowej profesor Janusz Piekarczyk w Warszawie zaopiniował mnie jako pacjenta, który kwalifikuje się do leczenia bezpłatnego w ramach rządowego programu leczenia wad wrodzonych. Czyli refundowano panu Zrefundowano mi wszystkie operacje, 7 zabiegów chirurgicznych, miałem garbaty nos, odstające uszy, niedorozwój szczęki, przerost żuchwy, nie mogłem normalnie mówić, gdy mówiłem plułem, zgryz był fatalny, gryzłem język przy mówieniu, sepleniłem. Byłem sponiewierany w szkole podstawowej, w zawodowej, w szkole średniej. Od pierwszych lat szkoły podstawowej byłem bity za to, że mam taką twarz. Dzieci zawsze są okrutne, mi mówiono, to rozumiem, ale no później pan dorosłem, dojrzałem. Dorosli, co, nie skończyło się to? Nie skończyło się i niestety się bardzo nasilało z chwilą, gdy poszedłem do szkoły zawodowej, a później do liceum. No, ta twarz zaczęła się coraz bardziej tak deformować, można by powiedzieć. Zgryz robił się coraz gorszy, nos stawał się coraz bardziej widoczny jako garbaty i cała twarz była taka bardzo odbiegająca od normy. Ludzie się mnie bali z jednej strony, a z drugiej strony wyśmiewali się ze mnie. Miałem ogromne problemy psychiczne, miałem myśli samobójcze nawet. Pojechałem do psychologa po opinię, która mi pomogła uzyskać zgodę na operacje plastyczne za darmo. Psycholog stwierdził, że wskazane byłoby wykonanie zabiegów chirurgicznych z uwagi na to, iż no, mam ogromne zaburzenia braku samoakceptacji, co nie jest związane z urojeniami i problemami psychicznymi wynikającymi z jakiejś obsesji, ale z rzeczywistą wadą genetyczną twarzy, co poparł profesor Piekarczyk. Czy to jest koniec pana przygody z chirurgią plastyczną? Nie, czy już nie, pan jeszcze planuję zabiegi chirurgiczne. Chciałbym być szczęśliwy, mam zawód barmana, mam życiowe marzenie też takie, żeby pójść na studia dziennikarskie i być dziennikarzem. Dlaczego pan teraz nie może być szczęśliwy? Przecież wygląda pan normalnie, wygląd panu poprawiono. Dlaczego pan uważa, że dopiero chce pan być szczęśliwy? Myślę, że w mojej psychice jest troszkę silny uraz, który pozostał jeszcze po poprzednich doświadczeniach i twarz mi poprawiono, to prawda, ale... No ale duszy się panu nie poprawi. Ale duszy się nie poprawi, to prawda. Mi się poprawiła psychika i akceptacja, pewność siebie. Nabrałem ogromnej pewności siebie po tych zabiegach. Ale co pan chce jeszcze zmienić w sobie? Bo mówi pan, że to nie koniec pana przygody. To nie koniec, to prawda. Doktor Andrzej Sankowski, tak jak i wielu chirurgów plastycznych, w których byłem, sugerował mi, że nie wszystko da się zrobić, że trzeba siebie zaakceptować takim, jakim się jest. Ja mam tylko jedno życie. Chciałbym być atrakcyjnym chłopakiem. Mam 23 lata. Nigdy nie miałem dziewczyny. Zawsze byłem przez dziewczyny sponiewierany i ubliżany od głupiego ryja, od gremlina. W tramwaju, na ulicach, w Poznaniu szczególnie. To jest bardzo nietolerancyjne miasto. Ubliżano mi, wyśmiewano się ze mnie, z mojej twarzy, co mnie zadawało ogromny ból. Teraz jest to mniej widoczne, ale nadal widzę komentarze głupiego typu patrz jak on wygląda, zobacz ten ryj, wygląda jak Schwarzenegger. Chciałbym mieć przyjemną, pozbawioną jakichkolwiek wad i odchyłów od normy twarz. Twarz, która dałaby się polubić, ponieważ mam miękki charakter, a no twarz ale... wydaje mi się człowieka bardzo takiego, można powiedzieć, no nie chcę tutaj brzydko mówić, ale wydaje mi się nawet z marginesu społecznego. Nie, no błagam, ale panie Patryku, przecież no, pan dąży do tego, żeby wyglądać jak Adonis. Przecież ja nie jestem specjalistą od męskiej urody, ale nie wygląda pan odstręczająco, źle, nie wiadomo tak, jak. Teraz już się pan bawi. Teraz już się pan bawi. Do tej pory to było leczenie, a teraz już by pan chciał być troszeczkę jak Leonardo DiCaprio. Doktor Andrzej Sankowski zapytał się mnie, tak jak i kilku chirurgów z Poznania i Łodzi, u których byłem, jakbym chciał wyglądać. Powiedziałem mu, że jak Jean-Claude Van Damme. Dlaczego? Bo on ma 3 żony, ja nie mam ani jednej. No niestety, ale mając 23 lata, nigdy nie zaznałem miłości. Wydaje mi się, że wygląd twarzy jest bardzo istotny i osoby, które są brzydkie, są nieszczęśliwe, są dyskryminowane i w pracy, i w szkole, i mnie to spotykało. Zwolniono mnie z pracy z McDonalda tylko dlatego, że miałem garbaty nos, odstające uszy i krzywe zęby. A zna pan takiego aktora, który się nazywa Marlon Brando i on pana zdaniem jest piękny? Nie jest, to prawda. No a jakoś mu się udało, tak? Tak. I być sławnym, i mieć żony, i być szczęśliwym człowiekiem. Czy pan... Chciałbym być szczęśliwy i te operacje mi bardzo w tym pomogły. Jestem pewniejszy siebie, ale nabrałem wiary w siebie. Czy pan teraz będzie to kontynuował, czy pan będzie to ciągnął, czy jednak powiedziano panu, dobra,
dobra, teraz to jest ogromne cierpienie i zdaję sobie z tego sprawę, że to jest też ryzyko. Aczkolwiek profesor Piekarczyk daje mi szansę na wykonanie jeszcze kilku zabiegów. To ma być przede wszystkim zabieg wszczepienia implantów w niedorozwój kości policzkowych, a także korekcja zgryzu. Najpierw aparatem stałem na zęby, a później zabiegiem chirurgicznym ostatnim, ponieważ no, ten zgryz jeszcze pozostawia wiele do życzenia, ale jest naprawdę, porównując z tym, co było, różnica no, gigantyczna, naprawdę. Pan moja matka właśnie mnie nie poznała po operacji, to było dla mnie szokiem, bo ja też sam siebie nie poznaję w lustrze i widzę przyjemniejszego, pozbawionego genetycznych deformacji człowieka, ale nadal widzę, że ta twarz jeszcze nie satysfakcjonuje mojej psychiki, że jeszcze ale ludzie się nie boją. Ale moja twarz też nie satysfakcjonuje mojej psychiki i jak pokazują badania, co szósta Polka jest przekonana, że jej ciało jest niefajne. Panie Patryku, to jest normalny problem. Znaczy może się warto zatrzymać i powiedzieć sobie, dużo dobra, teraz, teraz powinienem się wzmocnić psychicznie, tak, a przestać już się bawić w skalpel. Tak. Pan mówi o tym wszystkim, przepraszam, że to panu powiem, z taką wielką znawstwem, profesjonalizmem. Widać, że to zaprząta pana myśli cały czas. Tak naprawdę. Czy nie boi się pan, że pan już wpadł w obsesję tego poprawiania swojego Tak, rady? boję się tego i troszkę jestem już uzależniona od tych zabiegów. I powiem panu szczerze, że tak naprawdę planowałem wykonać tylko 3 zabiegi. To miała być tylko operacja szczęki, żuchwy i odstających uszów. No, zrobiło też się z tego korekcja łuków brwiowych, podniesienie czoła, korekcja i skrócenie bródki. To były zabiegi takie nieplanowane, aczkolwiek no, dały mi pewność siebie i poprawiły mi troszkę tą buzię. Panie Patryku, ja nie wiem, czy pan znajdzie miłość poprzez kolejne operacje plastyczne, ale niech mi pan powie, kiedy pan się zatrzyma? Ja myślę, że gdybym zrobił ten ostatni zabieg, jakim byłoby wszczepienie implantów w kości policzkowe, przez co ta twarz nabrałaby takiego wymiaru, takiej pełniejszej, żeby nie była taka zapadnięta i żeby ten zgryz był prosty, a nie krzywy, co mi często dziewczyny mówią, że mam krzywe zęby, mam iść do ortodonty, co mnie bardzo boli, bo twarz się liczy. Niestety jest straszne, że dzisiaj się ocenia ludzi pod wyglądu, ale to jest prawda. Jeśli osoba brzydka, mimo że jest atrakcyjna pod kątem elokwencji, komunikatywności, wykształcona, ma problemy ze znalezieniem partnera, ma problemy ze znalezieniem atrakcyjnej pracy, bo pracodawcy wymagają od człowieka, żeby był reprezentatywny, żeby był wizytówką firmy. Ale co, można zwolnić człowieka z pracy za wygląd? Tak, tak. Mnie zwolniono z McDonalda w Poznaniu. Za wygląd? Za wygląd i podałem sprawę do sądu pracy. Oczywiście przywrócono ale mnie. Ale co panu powiedział pracodawca? Pracodawca powiedział mi, że odstraszam klientów, że nie mogę pracować na kasie jako obsługa klienta. Mam garbaty nos i odstające uszy. Sprawę założyłem w sądzie pracy, to było straszne dla mnie, to był ogromny cios. Wygrałem tą sprawę, sprawa się toczyła 2 lata. Panie Patryku, no w tym stanie, w którym pan jest, pozostaje mi tylko życzyć, żeby może pan zmienił sobie znajomych na takich, którzy zaakceptują pana. Dlatego też myślę o tym, żeby się przeprowadzić do stolicy kraju, bo to jest powodzenia. Dla mnie ogromna szansa. Powodzenia. Myślę, że tutaj są przyjemniejsi ludzie, naprawdę. Wielkie dzięki za tę rozmowę i powodzenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.